Witam Państwa na debacie Memy i mikroblogi. Co wiemy o strukturze gatunków sieci? Dzisiaj mamy taki wyjątkowy temat na DLab Talks, bo to jest taki temat na z pozoru wszystkim znany, bo wszyscy wiedzą chyba, czym są memy i mikroblogi. Ale nasza panelistka, nasza główna prelegentka, pani dr Anna Gumkowska, poświęciła temu tematowi odrębne badania i właśnie dzisiaj przedstawi nam wyniki tych badań. Myślę, że możemy być zaskoczeni, ile można wyczytać z tego tematu. Jest z nami również obecna pani Maria Czarkowska, która razem z panią Anną Gumkowską była tutaj główną badaczką w tym projekcie. W naszej debacie wezmą udział pani Anna Maria Siewińska, kierownik do spraw mediów społecznościowych Gazety Wyborczej. Pani dr Renata Włoch, która jest koordynatorką DELAB UW Program Społeczny i adiunktem w Instytucie Socjologii UW. Pan dr Piotr Toczyski, adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Filozofii i Socjologii APS. Oraz pan Paweł Wieczorek, kulturoznawca z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS. I myślę, że oddamy głos pani Annie Gumkowskiej. Prosimy o przedstawienie wyników. Pięknie dziękuję Państwu za obecność, za zainteresowanie tematem. Mam wielką przyjemność opowiedzieć o tym, co w przeciągu ostatnich 2 lat udało nam się zbadać, udało nam się dowiedzieć czego. Więc ogólnie temat jest dosyć popularny, jeśli chodzi o rozmowy, o to, co ludzi ogólnie interesuje. Natomiast badań takich stricte, zwłaszcza na rynku polskim, dotyczących gatunków w internecie jest niezwykle mało. Założeniem projektu badawczego jest to projekt zrealizowany w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki, które postanowiło zainwestować w zbadanie tego obszaru. Było badanie w ogóle rozwoju komunikacji zapośredniczonej komputerowo, czyli zbadanie procesów komunikacyjno-gatunkowych, które toczą się w internecie. Czy wytwarzają się nowe formy komunikacji, czym one się różnią w porównaniu z komunikacją pisaną, drukowaną, czy są jakieś różnice. Tu głównie skupienie padało na Facebooka, Twittera i Pinteresta, tak zwane memy i mikroblogi. Oczywiście początek badań wymagał pewnych definicji, jakby zdefiniowania, co rozumiemy pod pojęciem memów, co rozumiemy pod pojęciem mikroblogów. Chodziło o ujęcie interdyscyplinarne, o takie, które pokaże zjawisko dobrze nam znane z nieco innej perspektywy. No i te badania wpisują się w tak zwaną nową genologię. To jest gałąź wiedzy, głównie tutaj zapoczątkowana przez językoznawców, którzy zaczęli badać sposoby komunikacji, gatunki mowy, o których mówił Bachtin, ale także gatunki, o których mówię teraz. Główną tezą badania, jaką postawiłam sobie na początku, jest to, że internet wprowadził rewolucję. To jest nic nowego, bo jest to rodzaj rewolucji w komunikacji. I o tym wszyscy wiemy. Natomiast czy i jak głęboko wchodzi to w strukturę naszego sposobu komunikacji? Czy ta rewolucja jest rewolucją tylko społeczną, gdzie zmieniają się relacje nadawcy, odbiorcy i tak dalej? Czy ona wchodzi głębiej także w sam przekaz, strukturę samego przekazu? Gatunki, o których mówi moja gałąź wiedzy, czyli właśnie literaturoznawstwo, one są z reguły, bywają hybrydyczne, ale są dosyć stałe, tak? Mają pewne stałe wyznaczniki, które pozwalają zdefiniować, że ten gatunek jest taki i ma takie wyznaczniki, a ten jest inny. W przypadku gatunków takich płynnych, którymi zaczęłam się zajmować, właśnie w internecie ciężko jest wyznaczyć takie ramy, kiedy mówimy o danej formie komunikacji, czym ona się różni. Jest to komunikacja masowa, powszechna i to sprawia, że te wszystkie zasady i reguły znane z gatunków literackich nie są obowiązujące w takiej zwykłej komunikacji. No i teraz, jak Państwo widzą, to co badałam, to nie są zjawiska stricte o korzeniach tutaj polskich i dla nas specyficzne. Zjawisko globalizacji i tego, że praktycznie wszystko, o czym mówimy i co badamy, jest przyjęte na rynku polskim zazwyczaj z anglojęzycznych stron i serwisów. O tym mówi preweniencja samych badanych przeze mnie gatunków, jak mikroblog czy mem. To nie jest tak, że my tutaj rośniemy i dzieją się procesy nieznane gdzie indziej, natomiast prawdą jest to, że to, co się dzieje w zakresie komunikacji w polskim internecie, jest dosyć specyficzne i te
formy komunikacyjno-gatunkowe, jakie nazywam, one różnią się w jakiś sposób, o czym za chwilę, od tych, które możemy znać z serwisów zagranicznych. Metoda badawcza. Przede wszystkim dane. Sięgnęliśmy po dane takie jak Megapanel, takie jak Analytics, jak Google Trends. Różne źródła danych braliśmy pod uwagę. Nie wszystkie, mimo początkowych założeń, okazały się skuteczne do badania czegokolwiek, więc część z tych narzędzi zakładanych pierwotnie musieliśmy jakby sobie odpuścić. Mówię w liczbie mnogiej, bo te badania były konsultowane. Ja, ponieważ nie jestem socjologiem, zasięgałam rady innych badaczy, dyskutowaliśmy, omawialiśmy te wyniki. Chodziło o to, żeby zobaczyć, co możemy z tych danych stosowanych w biznesie, a nie stosowanych na polskie, jakby w badaniach naukowych, powiedzieć. Braliśmy pod uwagę zarówno czas spędzany na stronie, ilość odsłon, ilość realnych użytkowników, tego typu wyznaczniki okazywały się dla nas ważne, tak? Użytkowników stron mobilnych, użytkowników stron ciężkich. I to, co gdzieś tam jest bardzo ciekawe i myślę, że taką nośną metaforą opisującą całe to badanie, że o ile kiedyś mogliśmy mówić o pewnych właśnie stałych wyznacznikach gatunkowych, czyli gatunki były bardziej jak stalaktyty, one były bardziej stabilne, bardziej rozpoznawalne, bardziej stałe, o tyle w przypadku internetu i masy danych, ogromu informacji, tworzenia nowych naprawdę terabajtów danych na sekundę, ciężko jest powiedzieć, że takie wyznaczniki w ogóle są. To jest bardziej pokaz pirotechniczny. Czyli mamy do czynienia z wybuchem różnych fajerwerków, w różnych odcieniach, które czasami są z tej samej jakby korzeni, z tego samego źródła, a czasami są to po prostu błyski z bardzo różnych miejsc w internecie. Więc mamy do czynienia z takim bardzo rozświetlonym światem różnych form gatunkowo-komunikacyjnych. Badania, jak powiedziałam, trwały 2 lata, miały kilka faz. Pierwsza faza konceptualizacji. Tu udało się zebrać bardzo dużo bibliografii, nawiązać różnych współprac z badaczami, którzy zajmują się na przykład memami, jak Limor Schiffman i książkę swoją ostatnio wydała, bardzo ciekawą, polecam Państwu. Więc zebraliśmy dane, bibliografię, to, co jest najnowsze i co dotyczy zazwyczaj rynków anglojęzycznych. Druga faza to była analiza danych liczbowych. Tu już stricte dane, które wskazują nam, jak rośnie Facebook w Polsce versus inne rynki, jak rośnie Pinterest, jak Twitter, jakich użytkowników tam mamy. Czy to są młodzi ludzie, którzy korzystają z tego, czy starsi, jak dużo czasu spędzają na stronach. Te wszystkie dane były szczegółowo analizowane. Trzecią fazą badawczą, no to była refleksja teoretyczna. To było to, że zastanawialiśmy się, co możemy powiedzieć więcej o internecie, żeby to nie było banalne. Badania internetu mają tą wagę dodatnią i ujemną, tak, pozytywną i negatywną, że bardzo prosto pójść w jakieś trywialne prawdy ogłaszane już bardzo wiele razy. Mi bardzo zależało na tym, żeby uniknąć takiego podejścia i nie mówić o tym samym wielokrotnie, zmieniając tylko synonimy. Chciałam powiedzieć coś więcej z zupełnie nowej perspektywy, łącząc to, czego się nauczyłam w trakcie studiów, a mianowicie całe zaplecze literacko-naukowe, czyli całą wiedzę związaną z literaturoznawstwem, która teoretycznie w pierwszym rzucie oka nie ma zastosowania, jeśli chodzi o internet. Tak? Literaturoznawstwo poważne, zazwyczaj formy wypracowane, kunsztowne, oczywiście zdarzają się hybrydyczne, ale jednocześnie ta wiedza z pozoru wydaje się bardzo odległa od tego, co się dzieje w internecie i tylko z pozoru. Ponieważ tak naprawdę literaturoznawstwo przez wieki swojego istnienia wypracowało szereg potężnych narzędzi mówiących właśnie o tym, o czym także mówią inne gałęzie wiedzy, natomiast mówiące w taki bardzo precyzyjny sposób. I zależało mi na tym, żeby zestawić to, co wiemy, właśnie te refleksje teoretyczne, z codzienną praktyką w sieci. Mam tą przyjemność, że od wielu lat pracuję w portalu internetowym i też widzę, co się tam dzieje, widzę, jak to wygląda od zaplecza, które rzeczy się klikają, które mają jaką oglądalność, jak tak naprawdę reagują użytkownicy. Więc to zestawienie teorii z praktyką wydaje mi się bardzo, bardzo cenne i rokujące na przyszłość, jeśli chodzi o wyniki badań, no ale o tym za chwilę zadecydują Państwo bardziej niż ja.
Najważniejsza faza badawcza, tutaj testowaliśmy, czy teoria wypracowana wcześniej ma faktycznie zastosowanie, czy to jest tak, że ona jest uniwersalna i będzie pasowała do każdej formy gatunkowo-komunikacyjnej, czy nie. Odpowiedź brzmi nie. Nie udało nam się wypracować żadnej uniwersalnej zasady pasującej do każdego tekstu w internecie. Natomiast większość z wypracowanych tez ma swoje zastosowanie. Jesteśmy w ostatniej fazie badawczej, tu dzięki uprzejmości The Labu możemy z Państwem przedyskutować te wyniki badań, upowszechniamy je, zostało przygotowanych już kilka publikacji, także międzynarodowych, o których też chętnie opowiem. Od początku, jak wyglądały te analizy? Tutaj Państwo widzą dane, kiedy sprawdzaliśmy sobie, jak polscy użytkownicy na przestrzeni miesięcy korzystali z serwisów takich jak Facebook, Twitter i Pinterest. Tak, czyli jak Polacy, realni użytkownicy, czyli nie pliki cookie, nie unikalni użytkownicy, tylko ci, którzy są wzięci pod uwagę przez badanie Megapanel, korzystają, jaka jest ich ilość. I Państwo tutaj widzą jeden ważny element. Bardzo urósł Facebook, Twitter i Pinterest nie bardzo. O czym to mówi? Facebook wstrzelił się w potrzeby naszego rynku. To nie jest tak, że Facebook na każdym rynku jest absolutnie dominantem i królem. Dwa pozostałe nieznaczne wzrosty w jakiś sposób nie odpowiadają na zapotrzebowanie polskiego konsumenta, polskiego odbiorcy i polskiego rynku. To, co też było dla nas ważne, żeby przestać badać internet tylko przez pryzmat stron ciężkich. Tak naprawdę to, o czym wiedzą już praktycy, web is dead. No, taka jest prawda, że coraz więcej użytkowników korzysta z urządzeń mobilnych i te wszystkie formy gatunkowo-komunikacyjne są też dostosowane do nośników takich jak smartfon, tablet i są dostępne na tych urządzeniach. Jak Państwo widzą, na świecie mamy 2 miliardy użytkowników smartfonów, 12 milionów użytkowników smartfonów w Polsce. I ilość wejść na serwisy, na strony, ze stron mobilnych bardzo, bardzo szybko rośnie. No właśnie, to nie jest zjawisko, które jest specyficzne tylko dla nas. 11,3% to są użytkownicy korzystający z internetu tylko i wyłącznie przez urządzenia mobilne w Stanach na ten moment. To jest dosyć dużo, 11% to jest dosyć duży odsetek. Ten odsetek jest jeszcze większy na przykład w Indiach, gdzie wchodzący na rynek operatorzy od razu proponowali urządzenia tak naprawdę mobilne, od razu oferta była, dotyczyła smartfonów, więc ten odsetek w tamtej części globu jest jeszcze większy. Co wiemy o użytkownikach mobilnych, kim oni są? Tak naprawdę procentowo to są kobiety i mężczyźni, to się mniej więcej rozkłada, jeśli chodzi o odsetek. To są ludzie zdecydowanie młodzi, 25-49, no i ich dochód przekracza średnią krajową. To też jest ważne, bo to są osoby, które nie mają problemu z tym, że płacą dodatkowy abonament albo transfer za dane. Osoby starsze boją się internetu mobilnego, boją się aplikacji, boją się, że ich zainstalowanie spowoduje dodatkowe koszty. To też ma znaczenie, jeśli chodzi o sposób komunikacji, jaki jest prowadzony w internecie na poszczególnych platformach, takich jak desktop czy mobile. Jeśli chodzi o gatunek, co jest rozumiane, co ja rozumiem przez pojęcie gatunek? Ogólnie jest to pojęcie bardzo stare. Padło już w badaniach XVIII-wiecznych, tak na dobrą sprawę. Definiuje się jako dział poetyki. Tak, mówi się o tym, że gatunek to jest dział poetyki zajmujący się rodzajami i gatunkami literackimi. Co tutaj wchodzi w grę? Przede wszystkim sposób istnienia danego tekstu, jego struktura, jego typologia, systematyzacja, ale także rozwój historyczny, czyli jak dany gatunek w czasie ewoluował, jak się zmieniał, jaki wpływ mają ramy socjologiczne na zmiany gatunków. No i jaką wiedzę, jaką świadomość genologiczną mają użytkownicy języka, tak? Jaką świadomość genologiczną mamy na przykład my, jako odbiorcy danych tekstów. Z tym także wiążą się bardzo szeroko zakrojone nazwy i pojęcia genologiczne, naprawdę kilka potężnych podręczników o tym, ile nazw jest związanych z genologią. Więc potocznie mówimy gatunek, pod spodem kryje się naprawdę bardzo duża dawka wiedzy związana z tym, czym genologia jest.
Reasumując, to co jest najważniejsze, to jest pewna zawartość tematyczna. Zawsze dany gatunek jest związany z pewnym zakresem tematycznym, a nie z innym. Styl i budowa kompozycyjna. To są takie trzy najważniejsze wykładniki gatunku. No i jak wiemy, są pewne kody gatunkowe w kulturze elitarnej i w kulturze masowej. Mamy inne gatunki dotyczące właśnie tej wysokiej kultury, inne w kulturze masowej czy w popkulturze. I jak Państwo widzą, struktura uwikłania komunikacyjne, czyli jaki obraz nadawcy, odbiorcy wyłania się z danego tekstu. Mówiąc tekst, ja nie mam... nie chciałabym, żeby Państwo rozumieli, że to jest to co jest napisane literami czy słowami. Tekst jest rozumiany bardzo szeroko. To są teksty multimedialne, to są rzeczy składające się zarówno z obrazu, z ruchomego obrazu, jakim jest wideo, ze słów, tak? To są obrazy logowizualne, to są formy mówiące semantycznie o czymś, natomiast niekoniecznie związane tylko i wyłącznie z tekstem, rozumianym jako jakiś układ słów. Tematyka, punkt widzenia, hierarchia i wyznaczniki stylistyczne. No i do czego prowadzi taka dawka połączenia danych stosowanych w biznesie, wiedzy literackiej i literaturoznawczej z konsultacjami z socjologami, co to wszystko daje? Chciałabym to Państwu pokazać na przykładzie memów, które najbardziej mnie pociągnęły w trakcie całych prac i uważam, że są naprawdę cudownym obiektem badawczym. Badacz musi pozostać obiektywny, natomiast pozwolę sobie powiedzieć Państwu, że jest to przezabawne analizować setki albo nawet tysiące różnych memów i próbować jakoś uspójnić je i znaleźć wspólną strukturę. Więc jak Państwo widzą, memy są definiowane jako jednostki cyfrowe ze wspólną charakterystyką, tworzone ze świadomością współistnienia, rozprowadzane, naśladowane i przekształcane przez wielu użytkowników za pomocą internetu. To jest definicja właśnie za Limor Schiffman. Ona odróżnia memy od wirali. Uważa, że to nie jest ten sam rodzaj komunikacji i uważa, że to jest sposób na wzięcie udziału w życiu demokratycznym i uznaje memy za agentów globalizacji. Analizuje, kiedy społeczeństwo reaguje na różne zjawiska polityczne, reaguje w pierwszej kolejności w postaci memów. Jeśli mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, to pierwszym komentarzem do sytuacji politycznej są właśnie memy produkowane masowo przez internautów. Produkowane, mówię celowo, ciężko to nazwać twórczością, ponieważ ich poziom jest bardzo różny. Są naprawdę dobre egzemplarze i naprawdę słabe realizacje. Memy dla mnie to są alosemantyczne przekazy jako względnie ustabilizowane formy. One jednak mają powtarzalną strukturę. No i teraz w trakcie badań przeszłam od nazwy gatunek, od pojęcia gatunek, jednak do innej nazwy. DGCF, jak to ładnie po angielsku brzmi, no ale chodzi o to, że ciężko nazywać te formy gatunkiem. Dosyć dobrze opisuje je właśnie formy gatunkowo-komunikacyjne. No i teraz, na jakich płaszczyznach ta analiza przebiegała? Przede wszystkim tutaj są dwa poziomy analizy. Pierwszy to są czynniki pozatekstowe, czyli coś, co nie jest w samym tekście, tylko coś, co jest jakby techniczną ramą wydawniczą. Tym, na co pozwala nam system, ale jednocześnie ten system też ma jakąś wartość. To, że Facebook wygląda w ten, a nie inny sposób, tak jest zbudowany jako CMS, też wpływa na odbiór, też wpływa na możliwości działania na tym tekście i pracy na tym tekście. Czyli ta rama wydawnicza i obiekt społeczny. Czy możemy udostępniać dany gatunek, czy on jest kopiowalny, czy on tworzy pewne serie, czy możemy go modyfikować, to wszystko ma znaczenie i to wszystko jest związane z tą częścią technologiczną. Część druga to jest część wewnątrztekstowa i ona mówi o pewnych kompetencjach semantycznych, o tym, czy my jesteśmy w stanie odebrać ten tekst, czy my rozumiemy jego przekaz, kontekst. Tu już mówimy o samym tekście jako strukturze wewnętrznej, czyli o jego jakichś takich wyznacznikach wewnątrztekstowych. No i to, co wyszło z tych badań także, że tu mamy dwa poziomy. Z jednej strony umiejętność tworzenia gatunku w internecie, a z drugiej strony umiejętność ich odbioru. To nie jest tożsame. Osoby, które potrafią daną formę wykreować, czy stworzyć, czy zastosować ją, zazwyczaj potrafią ją też odebrać, ale te, które potrafią odebrać, nie zawsze są twórcami, nie zawsze potrafią te formy stworzyć.
No i są tacy, którzy tych form odebrać nie potrafią. Ukrytej w nich ironii, żartu, zabawy, która się pod tym kryje. Jest to pewien rodzaj braku kompetencji w komunikacji internetowej. I to też jest bardzo ciekawe zjawisko, kiedy te osoby powyżej 45 roku życia nie z każdą z form komunikacji sobie radzą. To jakby przekracza ich możliwości. Nie mają takiej wiedzy, jeśli chodzi o gatunki, o to, czemu to służą narzędzia i po prostu nie są w stanie korzystać z komunikacji. To jest taki przykład tej ramy zewnątrztekstowej, o czym mówimy. To jest naszkicowany Facebook, jak on wygląda, mniej więcej w jego układzie. To jest jakby trochę inny kierunek badań i wchodząc w tą część, trzeba by się było skupić na trochę innych czynnikach, tak? Głównie tych czynnikach technologicznych. Czynniki wewnątrztekstowe to jest to, w jaki sposób tekst sam w sobie projektuje nadawcę, odbiorcę, kontakt, kod, komunikat i kontekst. Czyli te wszystkie czynniki, o których pisał pierwszy Roman Jakobson i który analizował. Pokażę Państwu taką analizę jako przykład. To jest analiza memu Co ja patrzę, który królował w latach 2011-2012. Wtedy miał swój pik oglądalności, bardzo dobrze się wiralował. Czym ogólnie jest Co ja patrzę? Jest to rodzaj zabawy obrazka z tekstem. Obrazek jest dwukadrowy, jak Państwo widzą. Przypomina taki komiks, jakiś kartun rysunkowy. Jeśli chodzi o hasło Co ja patrzę, jest to kontaminacja składniowa między czasownikiem patrzeć a oglądać. Oglądać nie wymaga przyimka, łączy się bezpośrednio z rzeczownikiem. Jak Państwo widzą, to jest pomiędzy oglądam film, a co oglądam, tak? Jest to rodzaj jakiejś zabawy i stworzenia jakiejś nowej składni. Jak są skonstruowane w zasadzie wszystkie memy, co ja patrzę, których seria jest bardzo długa? Przede wszystkim, patrząc na gatunek i na to, o czym mówiłam, na jego wewnętrzną strukturę, dominuje dystans do świata przedstawionego. Jest to świadoma zabawa z internetową konwencją. Jest to bardzo semantycznie zagęszczony tekst. To jest bardzo krótki, taki jakby do istoty spuentowany. Chodzi o puentę, chodzi o to, że nasza percepcja i zrozumienie tego tekstu, choć bardzo krótkiego, odbywa się w czasie. To nie jest tak, że my od razu patrzymy i rozumiemy, o co chodzi w tym memie, tylko jakby on się trochę jak historia rozwija. No i powstaje na styku kodów semantycznych, bo samo hasło albo sam ten obrazek nie tworzy nam tego gatunku i nie mówi nam, jakie jest znaczenie, jak trzeba odebrać ten komunikat. Jednocześnie jest to rodzaj tajemnicy, zaskoczenia, jest to jakiś koncept. Nie wiem, czy Państwo znają rosyjskich formalistów, ale oni się bardzo zajmowali jakby konceptami ukrytymi, priomami w tekstach. Chodzi o to, żeby zadziwić, zszokować. I jakby stopniowo rozpoznać to znaczenie, które ma być. Chodzi o to, że najpierw trochę jakby wprowadzamy w błąd odbiorcę, po to, żeby dopiero później ten komunikat został sprostowany i mamy taką podwójną semantycznie strukturę. Tekst, obraz, pierwsze zrozumienie, drugie zrozumienie. No to trochę przypomina zagadkę. Jeśli chodzi o nadawcę, on jakby ma ten dystans, o czym już mówiłam, i przyjmuje pewną postawę ironiczną. Tutaj Państwu pokazuję pewien cytat, czym w ogóle jest ironia i jak ją rozumieć. U podstaw ironii zawsze znajduje się czynnik refleksji. Bardzo wiele badań czytałam o tym, że memy są jakimś zjawiskiem społecznym i ciężko tam znaleźć jakąś większą głębię i refleksję. Memy, które ja analizowałam, oczywiście odrzuciłam te najsłabsze i odrzuciłam te bez... Wiadomo, badałam te, które rokowały, a nie wszystkie możliwe egzemplarze. Te dobre realizacje gatunku memu, one wszystkie mają pod spodem jakiś czynnik refleksji. One skłaniają do refleksji i one jakby umożliwiają wyciągnięcie pewnego wniosku czy zrozumienie jakiegoś zjawiska. Jest to jednocześnie odmiana komizmu. No i tutaj, jak wiadomo, ironia może przyjmować postać parodii lub satyry, więc jesteśmy w świecie jakiegoś etosu drwiącego, tak? Tutaj wytypowałam kilka różnych typów memów. Jak Państwo widzicie, trzymałam się ściśle Co ja patrzę, więc jeśli chodzi o modyfikację fonetyczną, która odbywa się na zasadzie zabawy fonetycznej, patrzę sercem, tak? Toż to patrzę jest, nie patrzę, tylko uproszczenie grupy spółgłosek nastąpiło. Jest to stricte zabawa fonetyczna, na bazie oczywiście tego obrazka. Patrzę w 3D, to tak samo, to jest zjawisko fonetyczne, zamiast trzy mamy czy, jest to bardzo częsty błąd, uproszczenie grupy spółgłosek.
rozpaczam twój wniosek, zamiast rozpatrzam, tak? Tu mamy zabawę fonetyczną i semantyczną jednocześnie, ponieważ to też jakby zmienia oczywiście znaczenie. No i co ja patrzę, czy apaczę? Jest to ulubiony mem mojego syna. I jakby powiem państwu, że ponieważ on się uczy głównie z internetu, to on uznał, że patrzę tak się pisze i że to jest forma prawidłowa i że w ten sposób należy podejść do tego czasownika. Więc to nie jest tak, że ta forma komunikacji nie ma potężnego impaktu na kolejne pokolenie, o czym przekonamy się za chwilę. No i to jest z tej perspektywy niezwykle ważne zjawisko. Dalej, proszę państwa, znalazłam coś, co się nazywa modyfikacją stylizującą. Czyli kiedy wkładamy tego bohatera głównego tutaj memu w pewną ramę stylizacji, tak? Kot tym razem z kapeluszem, z cylindrem i z okularem mówi w rzeczy samej, co ja patrzę. Ten bawi się znowuż poprawną formą języka i to jest żart. Znaczy, że odwołujemy się do pierwszego wzorca, który był błędny i to jest zabawa, że stosujemy właściwą formę językową. No drugi, córzem ja obaczył, no państwo sami rozumieją dowcip tego memu i jakby nawiązanie do pewnej konwencji językowej obcej internetowi, tak? Modyfikacja na bazie analogicznej struktury składniowej. Więc mieliśmy co ja patrzę, to możemy mieć co ja rozpaczam albo co ja pierę, tak? Czyli pojawia się zaimek co, tak? Ja i dany czasownik ułożony w ten sposób. I tych serii na bazie tego, na bazie składniowej zabawy powstało bardzo, bardzo dużo. Tutaj mają państwo kolejne, co ja płacę, co ja rządzę, więc sama struktura przekazu zostaje taka sama, jeśli chodzi o gramatykę, zmieniają się tylko poszczególne składniki. Modyfikacje na poziomie obrazu. Hasło jest to samo, bawimy się nie słowem, a obrazem. I to obraz ulega pewnym modyfikacjom. Państwo tutaj widzą kota przekrzywionego i jakby tutaj tą częścią, która do nas mówi, jest semantycznie bogata, jest część obrazu, to ona ulega zmianie. Oczywiście odbiór tych memów jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy państwo wiedzą, jaki jest wzorzec pierwotny i od czego to się wszystko zaczęło. Jak w trakcie badań miałam okazję sprawdzić, jeśli ktoś nie zna pierwotnego memu, to nie zawsze rozumie dowcip i żart, nie zawsze jest w stanie w ogóle odebrać, o co chodzi w tej zabawie w internecie. Odbiory były takie, tak, ale to jest w ogóle zabawne, ale o co chodzi? Znaczy bez tego kontekstu sytuacyjnego, bez całej społeczności, która dookoła tego zaczyna pracować, bez tworzenia kolejnych tworów, to nie jest oczywiste w odbiorze. No i modyfikacja słowotwórcza z wykorzystaniem warstwy brzmieniowej, jak to pięknie brzmi. Tu jest zabawa słowotwórcza, czyli powstają nowe słowa, też na bazie jakby warstwy brzmieniowej, tak? Czyli na przykład mamy Al Pacino, albo jesteś obiektem moich paczań, tak? Nowe słowa, niezwykła kreatywność internautów. To jest wręcz zdumiewające, że to medium wręcz wyzwala twórczość. Wyzwala kreatywność, pozwala na robienie rzeczy naprawdę niesamowitych i bez ograniczeń, daje szansę na wypowiedzenie się, więc ja jakby tocząc te badania, oprócz naprawdę koszmarnych realizacji, co podkreślam, są memy wulgarne, agresywne, nawołujące do nienawiści, jakby bardzo etycznie niewłaściwe i one też mają wielką moc działania. I to nie jest tak, że one nie pracują w internecie, pracują. To są takie, które wnoszą coś pozytywnego, można by powiedzieć. Kolejną modyfikacją jest modyfikacja oparta na kontekście sytuacyjnym. Hasło mamy to samo, które mieliśmy, nadal jest co ja patrzę, natomiast zestawienie kota z miną, jaką państwo widzą, plus kota narysowanego na chodniku sprawia, że ten żart, że ta ironia się tutaj wywołuje, tak? Że tu mamy jakby trzy poziomy. Obraz realny, obraz narysowany i hasło. Jak państwo wiedzą, nie wiem czy wiecie, ale koty to internet jest kotem i po prostu koty zawsze w internecie królują. Więc przykład ten mówi właśnie dokładnie o tym, że kot jest po pierwsze tematem ludziom bardzo bliskim, bardzo płodnym. Wiele memów z kotami można państwu zaprezentować. No i tu jest modyfikacja oparta na odbiorze. Tu w ogóle nie mamy kota. Ten kot się tu nie pojawia. Natomiast ja nie wiem, czy państwo widzą, tak? Ale to się odwołuje w ogóle do odbioru tego memu. W którymś momencie następuje przesyt tematem,
ludzie już tyle tych memów widzieli, że to przestaje jakby się nakręcać, przestaje być śmieszne i ta seria jakby wymiera. I ona wymiera zazwyczaj właśnie w tej modyfikacji odpartej na odbiorze, kiedy ludzie mówią, co już myślą na temat tego memu. No i tutaj mają Państwo jeden mem. W dupie mam Twoją interpretację, co ja patrzę, milordzie. Tak? Oczywiście tu wulgaryzmy, ale to jest dosyć naturalne. A potem mamy Schwarzeneggera, który mówi na początku, kot, co ja patrzę, był śmieszny, ale teraz już nie jest. Tak? I znowu mamy tą sekwencję obrazów, kiedy najpierw Schwarzenegger jest bardzo uśmiechnięty, potem szybka zmiana tonacji i to zestawienie tonacji właśnie śmieszności z czymś, co jest po drugim, z drugiej strony, wywołuje efekt semantyczny, tak? Gdzie to znaczenie jest na stykach. Nie da się go zrozumieć w pojedynczych elementach tego przekazu. Tu proszę Państwa takie drobne zestawienie, przy które nie będę przechodziła zbyt szczegółowo, żebyśmy mieli szansę na rozmowę. Natomiast jeśli chodzi o porównanie blogów, memów i mikroblogów, to można powiedzieć, że pewne elementy mają wspólne, natomiast pewne są dla każdej z tych form immanentne i tylko im przypisane. Blogi obecnie, chociaż początek ich był zupełnie inny, bo były pewnymi notatkami informatyków zwłaszcza, ciekawych linków, teraz poszły w stronę magazynów hobbystycznych. I blogi są tak jakby magazynami, tylko że w wersji internetowej, gdzie mają bardzo wyraźnie zaznaczoną osobę autora, subiektywny przekaz, gdzie możemy mówić o pakcie autofaktograficznym, z jednej strony realny odbiorca, z drugiej strony jakaś autoprezentacja, która jest tworzona w ramach blogów. Jeśli chodzi o memy, to jest połączenie obrazu ze słowem. To jest najbliższe chyba zabawie towarzyskiej, takim współtworzeniu. I tutaj to, co moim zdaniem jest cenne, że memy, te dobre realizacje gatunku, tak naprawdę one mają funkcję poetycką w sobie. To jest rodzaj jakiegoś semantycznego naddatku. Tak się definiuje poezję. Poezja jest czymś, co jest nie do końca wytłumaczalne, co ma jakiś naddatek znaczenia. Memy mają ten naddatek znaczenia. To nie znaczy, że można zestawić mem o kocie z jakby tym, o czym pisał Mickiewicz, tak? To zupełnie nie takie rozumienie. Natomiast można powiedzieć, że pewien naddatek znaczenia, który się wybija w tekstach, które mają funkcję poetycką, tak samo występuje w memach. Wielu badaczy zwracało na to uwagę i właśnie mówiło o tym, że memy są poezją internetu. To jest bardzo piękne, więc będę to propagować i chciałabym tak myśleć o memach, że memy są poezją internetu. To, co jest ważne w memach, błysk komunikacji, to jest chwila, to są naprawdę bardzo krótkie formy, które powstają natychmiast, często w odpowiedzi na jakąś sytuację polityczną, społeczną czy komunikacyjną. Nadawca tak naprawdę ukrywa się w memie, on się nie manifestuje tak jak w blogu, on jest bardziej skryty, on bardziej chce zaskoczyć, ale nie mówi wprost o tym, że tu jest i że istnieje w tym tekście. Ma też dystans do świata przedstawionego. Odbiorca musi znać kody graficzne i językowe. Jeśli nie zna tych kodów, jeśli nie wie, że dany mem to znaczy to, a ten mem tamto, nie jest w stanie odebrać tego komunikatu. I to też mieliśmy okazję sprawdzić, kiedy ludzie nie wiedzą, co znaczy dany obraz, ta jakby graficzna, zakodowana informacja i kompletnie nie umieją odebrać danego mema. Oczywiście to jest myślenie abstrakcyjne i mem wymaga myślenia abstrakcyjnego, blog niekoniecznie. Operuje skrótem. Wymusza na odbiorcy aktywność, prowokuje, żeby była ingerencja w przekaz. No i też jest tutaj pewna zasada równoprawności. Nadawca i odbiorca tak samo mogą tworzyć kolejne egzemplarze danego memu. No i komunikat jest zwięzły, ma naddatek znaczenia, wywołuje pewne emocje, ma puentę, puentuje się jakoś. No i jest oparty na bazie ironii. Jest to kontakt spontaniczny, zaczepny. No i tutaj mamy dużo intertekstualnych relacji, memów między sobą, pewnych toposów między sobą, motywów, które w internecie się przewijają. Więc jakby tutaj bycie w tym środowisku i rozumienie, o co chodzi w danych memach i do jakich tekstów innych memów się odnosimy, albo do jakich innych topowych, kultowych zjawisk w internecie się odwołujemy. Mikroblogi są analogiczne do kartun, do pierwszych komiksów. Nie będę zbyt dużo zdradzać, bo pracujemy nad kolejną publikacją dotyczącą sztucznych fiołków, gdzie będziemy szerzej to analizować. Natomiast w przypadku mikroblogów tutaj też możemy mówić o funkcji poetyckiej. No i tak jak powiedziałam, sztuczne fiołki przed nami.
za chwilkę będą. Mój ulubiony z dzisiaj, pozwolę sobie Państwu go zaproponować. Znowu mamy do czynienia ze zderzeniem obrazu, tym razem bardzo klasycznego, z kultury wysokiej, z tekstem też, który mam nadzieję, że jest nam bliski. Ja w przyszłości chcę być astronomką, mówi jeden z bohaterów, drugi antropologiem, a ty Mariuszku, Marią Janion. Więc dla osób znających osobę Marii Janion, to jest zabawny mem. Także serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do dyskusji. Bardzo dziękuję i chciałabym w tej chwili rozpocząć dyskusję. Mam takie pytanie generalne do wszystkich Państwa. Jak odnieślibyście się do wyników badań pani dr Anny Gumkowskiej? Jak z perspektywy Waszych dziedzin te wyniki, no jakby, jak możemy ich użyć, co one nam mówią z perspektywy Państwa dziedzin? Może poprosiłam najpierw o panią Annę Marię Siwińską. Więc ja jestem praktykiem, nie teoretykiem i przyznam szczerze, że od początku byłam zaskoczona zestawieniem mikroblogów z memami, dlatego że dla mnie to są dwie zupełnie tak rozłączne rzeczy, że z ciekawością słucham, jak można to połączyć, ponieważ mikroblogi to były interpretowane jak zawsze Twittery, właśnie krótkie komunikaty tekstowe zawsze. I przede wszystkim nie przenoszące się, to znaczy tutaj dla mnie mem niesie jakąś wartość, jakąś informację, jest rozpoznawalny w jakimś środowisku, co jest bardzo ważne. Przede wszystkim to, że to są twory, dzieła, które powstają w jakichś grupach społecznych, czasami nieodczytywalne w ogóle na zewnątrz. Natomiast mikroblogi to jest bardziej, kojarzy mi się z blogami, także porównanie blogów z mikroblogami tak jak najbardziej, natomiast tutaj doszukiwanie się z porównań między memem a mikroblogiem w ogóle dla mnie jest żenieniem kota z psem, że tak się odwołam do tego kota, co tu już został wymieniony. Natomiast sama opisywanie, zgadzam się z tym, że memy są poezją internetu, to znaczy jest to absolutnie wartość dodana, słynne przysłowie głosi, mam dostęp do całej wiedzy ludzkości, oglądam filmy z kotami. To jest jakby to, co jest jakby w tym internecie wartością dodaną. No oczywiście, że nie po to on powstał i nie to jest w nim najważniejsze, natomiast i to, że to opisujemy, to jest bardzo ważne. Podoba mi się interpretacja całego zjawiska memów, natomiast ostrożnie nie zgadzam się z tym, że można to połączyć z mikroblogiem. Ale skoro pani już jest przy mikrofonie, to od razu bym poprosiła o może takie właśnie z bardziej praktycznej perspektywy o takie określenie, jakby jakie znaczenie mają w ogóle memy dla zarządzania social media. Bo wydano, pani może nam powiedzieć zdecydowanie więcej niż my jako częściowo teoretycy właśnie. Wiemy. Przede wszystkim z memów należy korzystać i jeżeli jest się medium takim oficjalnym, czy osobą, nie wiem, prasa, radio, polityka, różne takie oficjalne instytucje, trzeba strasznie być ostrożnym w tworzeniu memów przede wszystkim, dlatego że stworzenie, że tak użyję kolokwialnego słowa, suchara, jest bardzo proste i bardzo trudno jest się wstrzelić z dobrym memem. Memy powstają, memy to jest inicjatywa oddolna i to przede wszystkim jest strasznie ważne, że nie przypominam sobie dobrego mema zrobionego przez polityka, czy przez gazetę, czy przez jakby wbić się w ten nurt samoprzekazywania się memu, ponieważ podstawową zasadą mema jest to, że mema. Ratunku. Wiemy jak? Memu, ale myślę, że uzus mema jest tak powszechny. Dziękuję. Więc podstawową funkcją jest to, że on się sam przekazuje. To, że ktoś stworzy jakiś obrazek i on sobie gdzieś tam będzie zawierał zdjęcie plus napis, to jeszcze nie znaczy, że to jest mem. Znaczy jest to powszechny błąd popełniany przez bardzo wiele redakcji, że tworzy memy. I tworzy obrazki z napisem, które my nazywamy memami, natomiast to trudno powiedzieć, że to są memy.
Natomiast korzystanie z tego, memy nam bardzo dużo mówią, mówią nam właśnie o nastrojach społecznych, mówią nam o tym, co dla ludzi jest ważne. Jest to taki troszeczkę jak, tak jak komentarze w dyskusjach i jak to, co się dzieje w internecie, taki miernik nastrojów społecznych, wskaźnik tego, co jest ważne i jak ci ludzie chcą to powiedzieć, no i przede wszystkim odgromnik, no bardzo potrzebny, można naprawdę wyśmianie czegoś jakby pozwala nam zdystansować się do pewnych rzeczy, pewnych zjawisk, czy czegoś, co nie bardzo chcemy o tym myśleć na poważnie. No to właśnie wywołana do odpowiedzi w tej chwili pani Renata Włoch. Bardzo bym prosiła, żeby pani no, również odniosła się do tego, co wysłuchała, a ja jeszcze będę miała pytanie takie pogłębiające. Tak. Tak. Ja mam taką refleksję chyba metodologiczną. Zastanawiam się, oczywiście ta rama teoretyczna, którą pani zaproponowała, jest niezwykle ciekawa i pojemna, ale zastanawiam się i prosiłabym panią później o wyjaśnienie, jak broni się wykorzystanie pojęcia gatunku, jeżeli później dochodzi pani do wniosku, że ono jednak jest nie do końca adekwatne i lepiej wykorzystywać ten angielski termin, którego nie zapamiętałam niestety. Natomiast sama próba ujęcia zjawiska memów, no właśnie w takim kontekście literaturoznawczym jest niezwykle interesująca i dla mnie, nawet jeżeli miałam wątpliwość co do właśnie tej ciągłości logicznej pomiędzy jednym a drugim, to bardzo porządkowało odbiór tego, o czym pani mówiła. Natomiast jako socjolog czy jako socjolożka dla mnie najbardziej interesujące było takie pytanie, do którego też pani pośrednio nawiązywała. Mówiła pani, że dla niektórych grup, i mówiła pani o grupach wiekowych, memy są niezrozumiałe. I dla mnie najbardziej interesująca byłaby no właśnie taka szufladkowość tworzenia memów. To też trochę odnoszę się do swojego własnego doświadczenia. Prowadzę kurs technik pracy naukowej i w zeszłym roku furorę robił taki chyba blog, na którym było mnóstwo memów. Jestem doktorantę. Tam też było bardzo dużo tych kotów, ale te memy, które były tworzone w ramach tego środowiska, to były memy, które bardzo często odnosiły się do jakichś kodów kultury akademickiej czy kultury wysokiej. Interesujące byłoby dla mnie jako dla socjolożki to, czy te memy w jakiś sposób noszą znamiona klasowości, czy właśnie takiego odnoszenia do no, poszczególnych, mówiąc już bardzo brzydko po socjologicznemu, też habitusów społecznych. To znaczy, czy potrafiłaby pani wskazać na przykład, jakie kody kulturowe trzeba mieć opanowane, czy jakie kapitały społeczne trzeba posiadać, kapitały kulturowe, po to, żeby móc interpretować memy? Znaczy, ja myślę, że w tym momencie to nam się już po tych dwóch komentarzach zebrało sporo pytań, więc może pozwólmy odpowiedzieć na tę część i za chwilę przejdziemy dalej, bo wydaje mi się, że żebyśmy się nie utonęli w zagadnieniach. Bardzo proszę. Dobrze, no to najpierw odpowiedź pani Annie Marii Siwyńskiej. Tak, to jest prawda. Zestawianie i szukanie wspólnych elementów mija się z sensem. To nie miało za zadanie, żeby znaleźć wspólne elementy, ale żeby też pokazać sprzeczności. Też jakby dosyć specyficznie zdefiniowałam mikroblogi i z dzisiejszej perspektywy myślę, że zdefiniowałabym je inaczej. Dlatego, że wcale nie nawiązywałam do tego, co zazwyczaj się myśli pod pojęciem mikroblogu, że Twitter, tak, że te wszystkie takie rzeczy, posty tam, tylko zdefiniowałam sobie wyjściowo mikroblogi jako profile na Facebooku, takie profile tematyczne, tak? I to też zmienia perspektywę. To zmienia definicję w ogóle. Tak, ale taką też znalazłam. To nie jest mój pierwotny pomysł. Nie pamiętam już teraz, jakby za kim poszłam w tej interpretacji. Bo tylko jakby w tym ujęciu, znaczy to była jakaś grupa tekstów dosyć rozpoznawalnych, które można było śledzić i w ogóle coś porównywać ze sobą nawzajem, tak? I pewnie dzisiaj poszerzyłabym te badania i zrobiłabym także mikroblogi rozumiane właśnie jako posty na Twitterze, posty, nie wiem, Tomasza Lisa, posty Gazety Wyborczej czy tego typu inne, żeby pokazać jakby szerszą gamę. Natomiast tu w tych badaniach ograniczyłam się do profili tematycznych, różnych profili tematycznych, głównie na Facebooku. Stąd pewne elementy, które jakby patrząc na całą grupę, mogą być niespójne. To bez dwóch zdań.
Tutaj odpowiadając, jestem kotem, a także doktorantem, nazywał się ten profil, tak, analizowałam go również bardzo dokładnie, co tam się na nim dzieje i absolutnie to jest prawda. To znaczy internet nie jest jedno, jakby jednej gęstości strukturą wszędzie. On ma swoje skupiska, no to jest społeczność, a ta społeczność się wiąże dookoła jakiegoś tematu. Te tematy to są wspólne zainteresowania i tych habitusów w internecie jest bardzo dużo. Niewiele jest memów, które mogą przejść przez cały internet i raczej one nie wiralują. Są badania, które jeśli będzie potrzeba, to mogę podesłać, bo one nie są moje, które właśnie wskazują na takie zogniskowanie tych memów, na to, że informatycy i programiści Java mają swoje własne kody i swoje własne memy, które jak się nie wie, co to znaczy na przykład żart, to człowiek w tym języku Java nie jest w stanie w ogóle zrozumieć, że to jest bardzo śmieszne. Więc jakby każda z tych grup buduje swoje rodzaje przekazów, dosyć niszowe. I teraz jeśli dana osoba się porusza w kilku środowiskach, to ona może je jakoś tam rozprzestrzenić, co niekoniecznie jest skuteczne, bo to raczej są przekazy w danej grupie. Więc internet to jest bardzo dużo małych ognisk i one mogą zabuzować memami w danym momencie, ale raczej nie idą w poprzek. W poprzek idą memy polityczne na przykład. I takie powszechne, teraz jest bardzo dużo memów o rządzie, nie wiem, o nowych ustawach. One potrafią przejść praktycznie przez większość internetu i są zabawne. Jeśli ja na komputerze mojego dziecka widzę memy o Macierewiczu, on nie ma pojęcia, kim jest Macierewicz. Natomiast to już jest pewien kod kulturowy, że z tej osoby robi się bekę, to on się tym bawi. Chociaż on nie zna całego kontekstu i tego, że to minister i w ogóle. To po prostu jest tak, że dla młodych ludzi to jest na tyle śmieszna postać, że to jest postać kreskówkowa. Na zdjęciach dosyć wyraźnie, emocjonalnie zawsze wypada, więc jest jakaś łatwość, prowokacja, żeby coś tam dopisać, tak? Więc absolutnie tak jest. Tych habitusów jest naprawdę bardzo wiele i mówię, i bywają bardzo niszowe. I no ja akurat miałam okazję kilku memów, które królowały i świętowały zwycięstwo wśród programistów Java, to ja potrzebowałam tłumacza. Znaczy ze mną siedział programista, który się zaśmiewał do rozpuku, a ja dopiero musiałam dojść do tego, co jest w zasadzie takiego ciekawego w tym. Na dzisiaj też się bardzo serdecznie śmieję, ale bez tej wiedzy, bez tego kontekstu kulturowego i jakby takich niszowych, branżowych elementów, to nie jestem w stanie tego zrozumieć. Kolejnym takim profilem bardzo szeroko znanym w branży marketingowej to jest mojej, widzicie Państwo, wypadło mi, Junior Brand Manager. Tak? Gdzie absolutnie każda osoba pracująca w branży wie, że to jest bardzo śmieszne, ale wie dlatego, że doświadcza tego na co dzień. I to jakby jest taka kpina, czy właśnie ironia z rzeczywistości realnej, no ale to też tylko dlatego, że tego doświadczamy. Więc jakby memy są bardzo stricte związane z wiedzą i z kompetencjami, z doświadczeniami. O, to jeszcze nie znam. Panie Piotrze, to w takim razie jeszcze mikrofonu. Że nie tylko te memy trzeba tłumaczyć w różnych środowiskach, ale przede wszystkim trzeba tłumaczyć w różnych grupach wiekowych. Mhm. I to jest tak, że inne pokolenie obecnych 20-latków czasami musi tłumaczyć pokoleniu obecnych 40-latków to, a wszyscy razem tłumaczymy pokoleniu 70-latków, którzy już kompletnie wymagają. I przede wszystkim pytanie, które pada bardzo często w takiej sytuacji, to jest, a co w tym jest śmiesznego? I na przykład, co ja patrzę, jestem pewna, że gdybym ja pokazała ten mem mojej matce, ona by nie wiedziała w ogóle, czego tu się śmiać. To nie jest śmieszne. Bardzo proszę w takim razie, to poprosiłabym o komentarz z kolejnego socjologa w naszym gronie, ale również pewnym doświadczeniem w badaniu internetu, także... To ja się odniosę do tego, że bardzo jest to zacny projekt i jestem zadziwiony jego rozmachem, mimo że przez 2 lata byłem gdzieś tak na obrzeżach i bywałem proszony o pomoc z rzadka, ale treściwie i miałem wrażenie, że wiem, co się dzieje, to teraz się okazuje, że działo się dużo więcej niż ja wiedziałem i to bardzo dobrze, bo dzisiaj sobie wreszcie w jakiś sposób uporządkowałem wiedzę i nadałem nowe znaczenie wewnątrztekstowe swojemu udziałowi w czymś, co miałem zewnątrztekstowo jedynie zrozumiane, jak się okazuje. To jest w ogóle ciekawa rzecz, jak mówimy o grupach wiekowych. Jakiś czas temu, ponieważ zdarza mi się pracować z ludźmi starszymi nad ich obecnością w internecie, jakiś czas temu
pewna pani powiedziała, że chciałaby zarekomendować artykuł z Tygodnika Powszechnego jakoś swoim odbiorcom, których ma tam na Facebooku około 1000. Oni śledzą uważnie, co ona ma do powiedzenia, natomiast sama nie pisze. No to zrobiłem zdjęcie tego i z jednym słowem, które ona wypowiedziała, to było coś w rodzaju polecam, zamieściłem na Facebooku i pani mnie zapytała, czy my właśnie zrobiliśmy mema. My nie zrobiliśmy mema, prawda? Natomiast to jest też jakby potrzeba tłumaczenia ludziom w pewnym wieku tej zewnątrztekstowej całej ramy, a nie tylko tego, na czym my się skupiamy, czyli znaczeń. To jest bardzo, myślę, cenny wgląd z tego projektu, że pewna kompetencja odszyfrowywania znaczeń, po to, żeby brać udział w komunikacji, to jest jedno. To, o czym my wiemy skądinąd, że są kompetencje cyfrowe, jest cały ich wielki katalog, tak? Które tutaj byśmy po prostu nazwali odczytywaniem pewnej ramy. Jak już ktoś umie tego laptopa czy tablet włączyć i poruszać się po przeglądarce, tak? Ma dostęp jakiś, rozumiem, mniej więcej aplikację, no, świetnie. Dostęp, motywację, później wchodzą umiejętności. No ale wchodzi też jakby pewna kompetencja kulturowa i ten projekt to bardzo dobitnie wnosi. Teraz okazuje się, że to, czym zajmują się bardzo chętnie socjologowie czy psychologowie internetu, wymagałoby też obecności w zespołach badawczych literaturoznawców internetu. Tak bym to nazwał, prawda? Czy wręcz memologów internetu być może. Ja myślę, że to jest w bardzo małym budżecie, no bo NCN wiemy, jak jest biedny, jeśli chodzi o osoby w okolicy doktoratu. W bardzo małym budżecie udało się dowieść, mówiąc korporacyjnym językiem, tak? Coś znakomitego, co póki co jeszcze nie uzyskuje tego jakby tej recepcji, tego odbioru, jaki być może powinno uzyskać, tak? Więc ja wyrażam swój zachwyt niezmiennie. Projekty ma dzisiaj w sposób bardziej pełny. Tyle. A jak to wygląda z perspektywy kulturoznawcy? Bardzo bym prosiła, pan Paweł Wieczorek. Przede wszystkim podoba mi się to, że jakoś to mem został umiejscowiony, jeśli chodzi o gatunki. Mówi się o tym, że powstają różne gatunki w internecie, że to są nowe gatunki. Ja akurat nie uważam, żeby aż tak wiele nowych gatunków powstało w internecie. Jeśli media wysyłają coś na Twittera, na Facebooka, często można to traktować również jako zajawka, zwłaszcza jeśli jest powtórzony tytuł, lead i dodany jeszcze jakiś zachęcający tekst. Moim zdaniem nie mamy tu do czynienia z nowymi gatunkami, tylko ze specyfiką kanału, którym to jest dystrybuowane. Natomiast memy faktycznie wymykały się i pewnie nadal się jakoś gdzieś tam wymykają takim klasyfikacjom. I porównanie do poezji, nie wiem, czy jest oryginalne, czy też występuje gdzieś indziej, wydaje mi się jak najbardziej trafne i podoba mi się. Poezja to jest coś takiego, mówiąc brutalnie, może być, ale dla niektórych nie musi być. Tak samo jest z memami. Bo mem nie przekazuje na przykład newsa. Z mema nie dowiemy się o jakimś wydarzeniu i nie rozpoczniemy tematu, na przykład dziennikarskiego. Więc faktycznie umiejscowienie tego w tej sferze, która gdzieś tam jest, ale jest trochę z boku, daje dużo radości, daje pewną refleksję, jest dużą wartością tych badań. Zastanawiają mnie twórcy memów, dlatego że tak chciałbym rzeczywiście wiedzieć, czy one oddają nastroje społeczne. Czy jest tak, że pewna grupa wytwarza memy chętniej, a pewna to ignoruje. Być może jest tak, nie wiem, dlatego że w różnych mediach pojawiają się różne memy, że jednak nie jest to symetryczne lub nie jest to, nie można tego przełożyć na rodzaj sondażu. Jednak wydaje się, że raczej w takiej grupie, być może wynika to też ze specyfiki memów, że one są, no one kontestują przeważnie. W związku z tym, jeśli mamy do czynienia na przykład z władzą, to więcej będzie memów przeciwko władzy. Ale to też różnie bywa. Dlatego wydaje się, że jest tutaj jakiś obszar do zbadania, jeśli chodzi o samych twórców, o tym, kim oni są. Nie mam na myśli nazwisk oczywiście, albo badania, nie wiem, kto jest gwiazdą memów, tworzenia memów, natomiast poznania środowiska, w którym to powstaje i również z pewnym rozłożeniem na społeczeństwo, jego preferencje, chociażby wybory nawet polityczne. Bardzo proszę w takim razie o
Tak, z odniesienia się do tych komentarzy. Bardzo dziękuję za nazwanie mnie memologiem internetu. Zaraz to sobie wrzucę na fejsa. Nie, ale to bardzo miła nazwa. Natomiast jeśli chodzi o to, na pewno ja się nie zajmowałam badaniem takiego autora empirycznego. To było poza strefą tych badań, one tego nie zakładały i myślę, że to jest bardzo ciekawe i warto po prostu byłoby się zająć autorami czy twórcami internetu, kim oni tak naprawdę są, co ich motywuje do tworzenia, tak? Bo motywacja musi być dosyć duża, żeby coś takiego wykonać. Zwłaszcza, że część memów na tych takich memowiskach czy innych portalach stworzonych do generowania memów, ułatwiających stworzenie memu, gdzie już są gotowe obrazki, gdzie są gotowe czcionki, gdzie po prostu klika się dwa razy, one też mają opcję oceny. To jest tak, że ja coś tworząc narażam się na to, że ktoś to skrytykuje, udostępni albo naprawdę potężnym, negatywnym komentarzem jakby określi moją twórczość, więc to też jest jakby pewna odwaga. Oczywiście internet jest bardziej anonimowy niż cokolwiek innego, ale nie uważam, że jest anonimowy. Coraz mniej chyba jest anonimowy. I to sprawdzenie, co motywuje tych twórców, jest bardzo istotne. Tutaj ciekawa rzecz mi przyszła do głowy w trakcie słuchania tej wypowiedzi. Jest profil na Facebooku, oczywiście nazwy już nie pamiętam, który bawi się konwencją zupełnie niepolityczną, natomiast pewną konwencją estetyczną. On się bawi czymś, co moglibyśmy nazwać takimi psycholo, czyli nie wiem, czy Państwo widzieli takie komunikaty, pocztówki, wschodzące słońce, pani ze zwiewną sukienką, jakieś takie bardzo mądre myśli w stylu Paulo Coelho, tak? Czyli nie wiem, i wtedy oświeciło mnie słońce i tak dalej. To jest bardzo rozpoznawalna konwencja. I jak coś jest rozpoznawalną konwencją, to jest idealny materiał do memu. Znaczy, jeśli coś może być prześmiane, bo jest jakąś stylizacją wyraźną albo jest jakieś wyraźne, no to na pewno będzie memem za chwilę, tak? I tam jest takie właśnie piękne zdjęcie, kiedy dziewczę hasa po łące, tam Państwo wiedzą, wszędzie słoneczniki, światło, jest takie bardzo piękne zdjęcie i na nim jest napisane i wtedy to czuję. Pierwszy rząd, tak? Prawda? Pauza. Kiedy z mojego worka na śmieci wycieka ta maś, masakra. I to jest zderzone z tym obrazkiem tej właśnie takiej fruwającej po łące. I to sobie myślę, że to też jest ciekawe, żeby prześledzić te toposy, te takie wyraźne kody, które ludzie już prześmiewają, ponieważ one są zbyt wyraźne, albo jakby zbyt nasycone, albo jakby zbyt jednoznaczne i one wręcz prowokują do tego, żeby je obrócić, tak? I memy są takim właśnie obróceniem czegoś, czegoś, co jest przesadne, że tak powiem, albo zbyt rozpoznawalne samo w sobie. Więc to też myślę, że i badanie twórców, i jakby badanie tych motywów, które motywy są płodne, które jakby generują to zainteresowanie. Tu jeszcze nie odpowiedziałam na jedno pytanie i właśnie mi się to przypomniało, więc pozwolę sobie pani doktor odpowiedzieć. Jeśli chodzi o ten gatunek, ja chyba popełniłam błąd, ponieważ ja się zagrzebałam w genologii i zaczęłam od Arystotelesa i od hasła Eidos i Genos, które występuje w poetyce. Po czym stwierdziłam, że życia mi zabraknie na to, no ale mniej więcej półtora roku czasu zajęło mi badanie terminu gatunek, jak ono się zmieniało, kiedy powstało, jak ewoluowało, jak było stosowane i praktykowane. I w zasadzie ono już padło, jak powiedziałam, w poetyce Arystotelesa, natomiast nie był to termin w żaden sposób naukowy. To jak gatunki zwierząt, nie wiem, gatunki pogody, raczej jako rodzaj było to traktowane i wymiennie. Genos i eidos następowało jakby jako synonimy do siebie. I jakby każda epoka zmieniała definicję gatunku. Tak, jedna stawiała, nie wiem, romantyzm na hybrydyczność, przepływ form, połączenie tego, co ludowe i tak dalej, tak? Druga bardzo stricte mówiła o tym, że ramy, że nie wiem, oda to musi mieć tyle i tyle sylab, takie i takie rymy i tak dalej, więc na pewno, no teraz mamy dużo gatunków pogranicznych, hybrydycznych, o tym też mówi literatura, takich połączenia, nie wiem, czegoś, co jest związane z naszym życiem, z jakimś gatunkiem wysokim. To są różnego typu właśnie miksy. Natomiast w międzyczasie też powstało hasło, które wprowadził Bachtin, to są gatunki mowy. Czyli to jest to, czym my do siebie mówimy. Tak? Czyli można by odróżnić gatunki literackie od gatunków mowy. I gatunki mowy są bliskie internetowi de facto. Bo gatunkiem mowy Bachtin określał na przykład plotkę.
Jest to pewien rodzaj powtarzalny komunikacji werbalnej, tak? Ona nie jest spisana, ona nie jest stała, ale mniej więcej plotkujemy w podobny sposób, tak? I tak samo rodzajem gatunku mowy jest, nie wiem, żal, czy składanie jakichś kondolencji. To już jest bardziej takie sformalizowane, ale mamy różne gatunki mowy. One nie są spisane w żaden sposób, ale są pewnym powtarzalnym kodem komunikacyjnym, który rozpoznajemy, tak? Więc samo pojęcie gatunku naprawdę płynie. I jakby w jednym z opracowań ja zrobiłam takie zestawienie tego bardziej racjonalnego, uporządkowanego myślenia o gatunku z tym bardzo kreatywnym, wkładającym gatunek wręcz w relacje społeczne, że to ten kontekst kulturowy, właśnie ta socjologiczna natura gatunku jest ważniejsza. I to tak oscyluje tak naprawdę z jednej strony na drugą. Termin, który wprowadziłam, bo to jest jakby wymyślony w ramach tych badań termin, to nie jest tak, że został gdzieś tam znaleziony, czyli te formy gatunkowo-komunikacyjne pozwala to zmiękczyć, tak, żeby nie było takiego problemu, że mówimy o gatunku, a przecież gatunek to i wiedza, która nam przychodzi, nie wiem, z XIX wieku na przykład, tak, bo mówienie o formie, to jest pewna forma, to dlatego się wycofałam z tego terminu gatunek, choć uważam, że naprawdę genealogia ma i jakby gatunki, badania tutaj Wierzbickiej na ten temat, tam naprawdę jest z czego czerpać, tak? Tam jest masa już przygotowanych narzędzi badawczych, z których zachęcam serdecznie socjologów do jakby sięgnięcia w ten obszar, bo jest to opracowane na najwyższym poziomie i jakby nieużywane. I ten brak przepływu między różnymi dziedzinami być może nas zubaża, tak? Nie mówię, że metodologicznie to jest proste pracować na tak potężnym polu, bo jest masa błędów, pułapek i zawsze ktoś może zarzucić, że to metodologicznie jest niewłaściwe i będzie miał rację, bo jakby nie ma jednej metodologii do badania internetu jeszcze. No właśnie, ale czy przez tą interdyscyplinarność my no właśnie nie wpadamy w tą trudność polegającą na tym, że ja nawet przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy postawiłam sobie takie dwa pytania i właściwie przed momentem pani częściowo na nie odpowiedziała, ale jeszcze mam poczucie niedosytu, bo z jednej strony... słucham? Już gotowy komentarz jest? To, nie, ja mam, dziękuję. Chciałabym zapytać o to, czy możemy też, to jest pytanie też do Państwa, czy moglibyśmy określić memy jakąś nową literaturą albo właśnie nową formą sztuki z jednej strony, a z drugiej, no też pani wykład no, prowokuje do takiego stwierdzenia, że jest to jakiś nowy sposób prowadzenia dyskusji. Mhm. Bo też w publikacjach, które pani dotychczas przygotowała, no jest takie wskazanie, że memy mają w zasadzie charakter dialogiczny. To jest tak, że my w zasadzie jako odbiorcy na ten no, tekst kulturowy patrzymy, ale w zasadzie przez fakt, że on jest przesyłany, on jest modyfikowany, on staje się właśnie elementem, no też nieprzypadkowo właśnie social media, że to w zasadzie staje się formą komunikacji, tak? I teraz pojawia się właśnie pytanie, czy jest sens rozdzielać te dwa obszary, czyli właśnie sztuka, artyści, literatura, poezja internetu, tego typu sposób formułowania jakby wypowiedzi na temat memów, czy właśnie raczej zwrócenie uwagi na te funkcje komunikacyjne, bo wydaje mi się, że i będzie tutaj nieustająco pewna trudność, właśnie częściowo metodologiczna, którą opcję przyjmujemy, tak? I nie wiem, czy Państwo zgodzilibyście się ewentualnie, czy jakby to wyglądało też z Waszej perspektywy, czy raczej korzystniej dla nas jako dla badaczy, ale również praktyków byłoby traktować memy jako właśnie pewną nową literaturę, spojrzeć na to od strony właśnie tego, jak to jest rozumiane kulturowo, czy też raczej korzystniej i nie wiem, bardziej tak aplikacyjnie jest patrzeć na to jako na formę komunikacji. Przecież mamy nawet komentarz od razu. Zanim przekażę, a czy literatura jest w ogóle jakoś zdefiniowana w jeden sposób, bo mamy na przykład w tych memach bardzo dużą paczkę takiej treści nienawistnej, byśmy ją nazwali, czyli pamfletów jakichś, tego co w literaturze byłoby jakąś taką spiskową literaturą, czy upokarzającą jakąś grupę, prawda? To nie jest zawsze tak, że literatura to jest nobilitujące hasło, czy sztuką. Sztuka nazistowska, skądinąd bardzo doceniana przez historyków sztuki, prawda, ze względu na jej walor, ale jej przesłanie, no tak. Tego mamy w memach bardzo dużo, w
Więc nie wiem, czy to cokolwiek wyklucza właściwie, tak? Czy sztuka coś komunikuje i literatura, i te komunikaty są w tych memach. Ona dość szybko i błyskawicznie komunikuje. To jest taki rodzaj barometru nastrojów społecznych właściwie memy. Gdybyśmy mieli narzędzie, które mogłoby bardzo szybko w czasie rzeczywistym odczytywać, co właśnie w tej memosferze, jeśli mogę sobie pozwolić to pojęcie, tutaj, tak jak się kiedyś o blogosferze mówiło, gdybyśmy byli w stanie na bieżąco analizować, a takie próby już gdzieś tam są podejmowane, to co Lew Manowicz robi, tak, ta analityka kulturowa, w czasie rzeczywistym mieć jakiś rodzaj wykresu, jakie tematy właśnie trendują, tak jak to teraz mówią brzydko, albo które tematy, w jaki sposób, w jakim kontekście, z jakim tak zwanym znowu sentymentem, czyli z jakimi emocjami, tak, z jakim nastawieniem, o jakim zabarwieniu. Gdybyśmy tak mogli to analizować jako gatunki mowy, powiedzmy, to już byłoby wystarczająco dobre. A jeżeli jeszcze znajdziemy w tym taką szansę refleksji jak nad literaturą piękną, tak, tym lepiej. Myślę, że to się nie wyklucza wcale jedno z drugim. Zwracam uwagę na różne problemy, które tam się kryją w tej memosferze. Właśnie te związane z propagowaniem choćby nienawiści, co byłoby bardzo trudno udowodnić jakiemukolwiek, myślę, prokuratorowi. Tak? Że, bo zawsze może się można wypić tym, że to jest przecież ironia. Który biegły by się podjął, tak? A tymczasem to naprawdę coś może zmieniać w umysłach odbiorców, tych zapatrzonych w memy w tym wieku szkolnym. To tak sobie po drodze, przekazując mikrofon, pozwoliłem wtrącić. Ja może przekażę Łukaszowi. Dziękuję, Renato. Ja się nazywam Łukasz Janak, jestem z Drabu. I jestem socjologiem, ale też z papierami literaturoznawczymi, ale jednak jako socjolog mnie to, co mnie interesuje w memach, to jest to, co tak naprawdę, co one robią. I tutaj są dwie rzeczy, które można powiedzieć. Z jednej strony, i to jest właśnie to, o co Natalia pytała, o te dwie strony, o tą stronę taką czysto związaną ze sztuką, a z drugiej strony z czymś, co jest związane bardziej z kontekstem społecznym. Forma i to, co się dzieje, prawda? Tak, i wydaje mi się, że znaczy to, co możemy na pewno o memach powiedzieć, to jest to, że one rzeczywiście są jakimś tam rodzajem, nowym rodzajem poezji. To jest to, o czym pani bardzo fajnie pokazywała, te wszystkie mechanizmy, które są w memach, czyli te, które sprawiają, że tak naprawdę one nam dają pewną przyjemność, kiedy je odczytujemy. To jest bardzo istotna rzecz. To jest to, jak wielką przyjemność daje odbiór memów, rozpoznawanie właśnie tych konceptów, które tam są. Podejrzewam, że nie jestem twórcą memów, jestem odbiorcą memów, ale podejrzewam, że podobną przyjemność musi mieć ta świadomość twórcy memu, że ten mem właśnie tak będzie działał i później przyglądanie się temu, że rzeczywiście on w ten sposób działa. I to jest rzeczywiście, to jest coś, co widzimy w literaturze, co widzimy w poezji, szczególnie w krótkich formach poetyckich, prawda? Takich właśnie, nie wiem, barokowych konceptach tego typu strukturach i mechanizmach. I to jest jedna rzecz. I ją można oddzielić od drugiej rzeczy, którą mnie bardziej interesuje. Można oddzielić, powiedzmy, analitycznie, ale praktycznie one są bardzo powiązane i to może być w pewnym momencie niebezpieczne, wydaje mi się. Natomiast ta druga część dla mnie, jako dla socjologa, jest bardzo ważna, nie wiem, czy nie ważniejsza. Właśnie to jest pytanie, odpowiedź na pytanie, nie jak są zrobione memy, czy jak one działają, czy jakie są ich klasyfikacje, ale tak naprawdę co one robią w kontekście społecznym. Dlaczego o tym mówię? Bo podoba mi się to wyjście właśnie od definicji memu jako pewnego rodzaju gatunku, czy zbioru gatunków. Tylko że ja gatunek rozumiem troszeczkę bardziej od innej strony. Pani wyszła od Arystotelesa, od poetyki, a ja bym wyszedł od Arystotelesa, ale od retoryki. I dla mnie gatunki to są gatunki retoryczne, jeśli chodzi o ich kontekst społeczny. Te klasyczne trzy gatunki, czyli takie, które z jednej strony miały nawoływać do pewnego działania, miały rozstrzygać o tym, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, no i takie, które miały po prostu być pewnym częścią pewnego ceremoniału. To są te trzy klasyczne, tak? I one coś zawsze miały robić. Miały albo właśnie miały ludzi do jakiegoś działania przekonywać, albo miały mówić jak jest, albo miały po prostu być częścią życia społecznego po prostu. Tych gatunków mamy teraz bardzo dużo, także rozumianych w sposób retoryczny i
pojawiły się też takie prace, które mówią, że tak naprawdę tym gatunki są pewną formą działania społecznego. To jest Carol Miller, 80. lata, jeden ze słynniejszych tekstów właśnie w tej retorycznej teorii, teoria gatunków. Czy to rozumienie gatunków w tym kontekście to jest gatunek, to jest coś, co w pewien sposób jest pewną rodzaju instytucją, to jest coś, co organizuje nam pewne działanie społeczne, tak? Więc pomyślimy sobie o gatunkach, jak o takiej siatce gatunków, pomiędzy którymi przepływa komunikacja, to możemy zobaczyć, że te gatunki, jak pomyślimy o takim systemie, one tak naprawdę tworzą pewien rodzaj, no one tak naprawdę tworzą taką siatkę, na którym społeczeństwo jest budowane, jeżeli rozumiemy, i kultura jest budowana, jeżeli rozumiemy jako taką wspólnotę komunikacji. Znaczy one organizują przepływ komunikacji, a jednocześnie organizują działanie społeczne przez tą komunikację napędzane. Tak? No i właśnie w tym momencie można by sobie zadać pytanie, że jeżeli rzeczywiście memy są takimi gatunkami, to tak naprawdę jakiego rodzaju kulturę i społeczeństwo nam projektują, czy w jakimś, no nie całą, ale może w jakimś wycinku. I to, co jest istotne, wracam to jest do tego, o czym Pani mówiła, wracam do dwóch rzeczy, o rzeczach, o których Pani mówiła. Jedna rzecz to jest to, że mamy tutaj do czynienia z pewnym właśnie konceptem, zawsze z jakimś konceptem, z jakąś pewną estetyzacją, ale z drugiej strony mówiła Pani o tym, że nie zgadza się Pani z tymi głosami, które mówią, że memy są mało refleksyjne. Ja bym tutaj bardzo mocno polemizował i wydaje mi się, że to, co się dzieje z tymi gatunkami, w porównaniu z gatunkami wcześniejszymi, w których też był koncept, ale ten koncept był obudowany pewną racjonalną argumentacją, znaczy to nie był tylko i wyłącznie dowcip, to nie było i wyłącznie właśnie koncept, to nie był wyłącznie żart, jakaś sztuczka, tylko tam tak naprawdę tam to był tylko element argumentacji, był tylko narzędzie do tego, żeby przekazać pewną myśl, pewną ideę, pewien zawołanie, pewien wezwanie do akcji, albo pokazać tak naprawdę, przekonać do jakiegoś stanu rzeczy. Natomiast w memach tak naprawdę ten koncept jak gdyby skanibalizował racjonalność, która zawsze była w komunikacji. I tak naprawdę jest tutaj pewne rozumowanie, bo humor polega na tym, jak w ostatnich książce Daniel Dennett z współpracownikami przekonują. Humor jest pewnym sposobem na przekonanie naszego umysłu do tego, żeby wykonał pewien wysiłek poznawczy, żeby przeanalizował sytuację, żeby rozwiązał pewien problem, tak? I tutaj rzeczywiście w memach też jest pewna komputacja, jest pewne przeanalizowanie sytuacji i ono jest nagradzane przez przyjemność humoru, ale tak naprawdę my do końca nie wiemy, my w żartach nie wiemy do końca, co nas śmieszy. Znaczy, przetwarzając memy, my nie robimy takiej analizy, którą Pani tutaj właśnie wykonała. Teraz problem jest w tym, że one jednak coś, znaczy, to jest coś, że one coś przetwarzają, tylko my do końca nie wiemy co, ponieważ w memach została amputowana ta część racjonalnego dyskursu. I to może być niebezpieczne, jeżeli rzeczywiście pomyślimy sobie o tym, jak dużo memów jest, jak dużo energii społecznej w te memy jest pompowane i przez te memy przetwarzane. W momencie, kiedy ta energia nie jest urefleksyjniona i ta energia nie jest racjonalizowana, to może być niebezpieczne, bo nie wiem dokładnie, co ta kultura przetwarza i co jest na jej wyjściu. To od razu, chociaż to był bardzo długi komentarz, ale widzę, że tutaj pan Paweł Wieczorek chciałby się jeszcze... Od razu skomentujemy, czy... Nie, dobrze, to może, bo to była faktycznie dosyć długa wypowiedź. Bardzo ciekawa, bardzo dziękuję, tak. Bo bardzo ciekawa. Tak, no oczywiście, memy mają swoją funkcję retoryczną i... Tylko ja nie wiem, czy ich przyczyną, ich stworzenia jest jakby chęć wywierania wpływu. Ale mogą działać jako takie. Tak, tylko jakby pytanie jest, co jest pierwsze, czy jajko, czy kura? No bo ja, jeśli dobrze rozumiem, to te gatunki nam konstruują komunikację. Moim zdaniem to my konstruujemy gatunki. One jakby wynikają z tego, że to jest jakaś potrzeba społeczna stworzenia takiej formy. Zresztą ona się nie wzięła z niczego. Połączenie obrazu ze zdjęciem to jest od starożytności praktycznie, kiedy były różne zabawy słowno-graficzne różnego typu. Więc to nie jest tak, że teraz internet wypluł oto mem, pierwszy raz go widzimy i on powstał ex nihilo. Absolutnie nie. Znaczy różne zabawy pomiędzy grafiką a słowem, czyli takie no, formy logowizualne, one istnieją naprawdę od starożytności. I
teraz przybrały taką funkcję, ponieważ dają możliwość wypowiedzenia się i pewnego, to co też powiedziała Siwa, tak? Pewnej energii społecznej zdetonowania, tak? Są jakieś napięcia, z czymś się zgadzam, czym się nie zgadzam i w postaci mema ja jestem w stanie to jakoś odreagować. No to jest też jakiś rodzaj reakcji, tak? Emocjonalnej na rzeczywistość czy na stworzenie czegoś, wyśmiania czegoś, tak? Przekrzywienia czegoś, więc nie wiem, czy idziemy w kontrę. Moim zdaniem memy są akurat refleksyjne i taka pełna kompetencja odbioru tego memu to jest właśnie urefleksyjnienie pewnego zjawiska, tak? One nie mówią wprost, to nie jest taka edukacja oświeceniowa i ty masz z tego zrozumieć to i to, albo wniosek, to nie jest takie eksplicytne, ale być może dzięki temu jest głębsze i jakby ten taki impact, aha, tak, że tu widzę, coś się dzieje, nie wiem, o co chodzi, jakby to pogłębia. To jest jakby inny rodzaj, myślę, że takiego dialogu społecznego memami. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy w zasadzie nie wiem, czy ja polemizuję, bo być może ja się zupełnie zgadzam z tą wypowiedzią. To jeszcze pan Paweł Wieczorek. Tak, bo parę razy padało tutaj jakieś odniesienia, znaczy odniesienia do sztuk też wizualnych. Ja z pierwszego wykształcenia jestem historykiem sztuki, więc myślę, że mogę też odnieść się do tego. Otóż w sztukach plastycznych liczę się, jeśli coś ma przejść do historii sztuki, powinno być nowatorskie. W mniejszym stopniu liczy się zresztą warsztat. W tym kontekście na przykład sztuka Niemiec nie jest wysoko ceniona przez historyków sztuki, bo jest wsteczna. Nawet jeśli mają warsztat doskonały, to nic z tego nie wynika. To jest zwykły akademizm w tym momencie. Tutaj memy byłyby chyba najbliższe sztuce konceptualnej, jeśli mówimy o plastyce i możemy porównywać, a możemy porównywać. Dlatego, że sztuka konceptualna nie musi być estetyczna. Memy nie są estetyczne. Memy mają tylko jeden schemat. Mhm. Natomiast sztuka konceptualna odnosi się do rozumienia świata, do różnych klisz społecznych, do tego, jak twórca pojmuje ten świat, ale też odbiorca musi zrozumieć jego sztukę. Dlatego to wszystko musi być zamknięte w pewnym kręgu zrozumiałym dla tych ludzi, którzy są odbiorcami sztuki konceptualnej. Więc z pewnością mem można odnieść, jeśli chodzi o plastykę, do sztuki konceptualnej, ale też skoro nowatorstwo jest pewną czymś, co klasyfikuje dzieło jako interesujące, zastanawiam się, co w takim razie będzie w przyszłości z memami, dlatego że one są teraz nowatorskie. Czy w pewnej chwili wyjdą na przykład z mody, co może je zastąpić? I czy będą żyły w cyklu, w którym żyją inne dzieła sztuki. Poezja istnieje cały czas, ale ta poezja jest inna. Była inna 200 lat temu, 100 lat temu, inna jest teraz. W takim razie bardzo ciekawe jest to, jak będą ewoluować memy. Dlatego, że wygląda na to, że jeśli mówimy o nich jako o sztuce, to muszą ewoluować. Tutaj jeszcze... A to mogę ad vocem do wypowiedzi pana Wieczorka. I ja się zastanawiam nad tym, bo pani powiedziała w swojej prezentacji, że memy świadczą o tym, że twórcy, ale też użytkownicy właśnie social media są kreatywni. No ja się zastanawiam właśnie, czy i też no, tutaj pana wypowiedź mnie tego zainspirowała też, na ile tak naprawdę taka struktura remiksu, powtórzenia, tego, że to tak naprawdę jest później, no i gdzieś jest ten, okej, jestem pierwszy mem, ale potem te każde kolejne, one już działają tak naprawdę właśnie na zasadzie pewnego takiego remiksu. I teraz na ile to jest w takim długofalowym kroku nowatorskie, tak? Bo to na ile jakby sama specyfika już potem komunikowania się tymi memami, czy to właśnie, czy to już jest komunikacja, czy to jeszcze da się analizować te kolejne wersje jako pewną formę nowej, prawda, sztuki, czy właśnie no, takiej kolektywnej poezji, no bo pojawia się ten problem, że no, w którym momencie to przestaje już być nowatorskie po prostu, to przestaje już być ciekawe, właśnie Schwarzenegger, tak? Znaczy każda z serii memów notuje potem spadek, to jest jakieś zainteresowanie jakimś tematem, nie wiem, czy Państwo pamiętają reklamę księdza Natanka na przykład, który na mszy jakoś wyganiał demony i
I ktoś wrzucił na YouTube'a filmik z tego, kiedy ten ksiądz Natanek no jakieś absurdalne rzeczy opowiada, ale robi to w tak śmieszny sposób, w taki bardzo średniowieczny sposób robienia kazań. Tak. I to po prostu od razu człowiek słuchał tego materiału na YouTubie i słyszał te kazania po prostu z czasów średniowiecza, że tak się na pewno wtedy kazania odprawiały. I typowy ton głosu, i pauzy, i cała ta sfera akustyczna tego. I powtórzenia. I natychmiast powstał mem, ale on żył 2-3 dni. Znaczy to, i potem oczywiście spadł w dół. To są pojedyncze piki. Ja nie sądzę, że to już jest innowacyjna forma komunikacji w internecie. Ja myślę, że my już rozmawiamy o bardzo dojrzałej formie. To nie jest żadna nowość teraz. Jakby, a na ile to jest kreatywne? Znaczy to może być. To może być kreatywne. Nie wiem, czy ambicją tego jest bycie kreatywnym. Ja nie wiem, czy twórcy sobie stawiają za zadanie, o to będzie niesamowicie kreatywne, tak? Oni bardziej chcą uchwycić pewien dysonans, pewien sprzeciw jednego z drugim, tak? To jest bardziej to. Teraz to, co jest kolejną rzeczą po memach, to są memy w postaci gifów, tak? Czyli memy, gdzie mamy ruch. Nie mamy płaskiego obrazka, jak JPEG, tylko mamy ruch. Mamy memy jako kolejną fazę. Nie wiem, czy one się będą nazywały memy, czy za chwilę będzie coś innego. W postaci wideo, gdzie to jest połączenie jakby krótkiego obrazu z też jakimś komentarzem do tego. Mój syn nawet to jakoś już nazywa i uważa, że to jest jakaś forma, więc ja się pewnie za chwilę dowiem, co to jest. Ale jakby w tym młodym pokoleniu to oni już mają kolejne rzeczy, które funkcjonują i które są jakoś tam powtarzalne, rozpoznawalne. Więc jakby widać, że to nie jest koniec. Znaczy to jest tak, że będą kolejne rzeczy też jakby jak rosną nasze kompetencje technologiczne. Mhm. I mówię, to młode pokolenie nie ma problemu, żeby zrobić gifa animowanego w postaci memu, co jeszcze na przykład dla mojego pokolenia nie jest tak bazowe, tak? Mhm. To, że oni już robią wideo, memy wideo, to też jakby jest dla nich jakąś tam oczywistą rzeczą, więc za chwilę myślę, że trzeba będzie analizować jakby poddawać pewnej refleksji kolejne takie formy, bo to nie jest koniec, to wiadomo. I to jest właśnie ciekawe, że one mogą ewoluować. A jednocześnie nie wiem, czy Państwo mają takie doświadczenia, jak się znajdzie dobry mem, to on robi coś, w sensie on faktycznie działa, on powołuje takie aha. Tak? To też jest ciekawe, że memy stały się performatywne, prawda? Mhm. Że jak zwykle performatywność kojarzyliśmy w kulturze z pewnym działaniem, w sensie takim no, niemal fizycznym, tak? Trzeba było coś mówić, coś robić mówiąc, tak? Mhm. Ale najczęściej miało to jednak charakter no, taki zinstytucjonalizowany, natomiast ta performatywność się w pewnym sensie no, rozmnożyła, tak? I przeszła w zupełnie nowe kanały. Pan jeszcze chciałem właśnie ta uwaga o gifach wydaje mi się bardzo interesująca, dlatego że sam w komunikacji poprzez różne komunikatory zauważyłem, że i ja dostaję, ale też ja wysyłam coś, co jest dopełnieniem komunikatu, czyli na przykład gif z filmu, gdzie są wymówione, prawda, to jest bezgłośny, gif jest bezgłośny, więc odbywa się to w formie napisu. Natomiast jest to dopełnienie jakiejś komunikacji między ludźmi i faktycznie wydaje się, że to być może będzie teraz krążyć coraz częściej. Pani Anna Maria Siwińska. Jeszcze też nie wiem, czy to można memem nazwać, nie wiem, czy dotarły panie badaczki do Confused Travolta. Do tego, że w pewnym momencie był bardzo modny taki mem, że do wszystkich możliwych sytuacji, jakie się działy w bieżącym świecie, był doklejony rozglądający się John Travolta z scena z Pulp Fiction. I to pasowało do wszystkiego tak naprawdę. Momentami było naprawdę zabawne i było to i ten Confused Travolta był komentarzem zarówno do sceny politycznej, jak do tego, no, wszystko możliwe były to właśnie to był remiks do innych filmów był wstawiany i to było też, natomiast nie było tam jednego słowa pisanego i pytanie, czy to jeszcze jest mem, dlatego że wszyscy żeśmy to bardzo dobrze rozpoznawali, po co ten Travolta jest tam wstawiony, prawda? Trudno mi powiedzieć, gdzie są granice, naprawdę, to jakby... Ja obserwuję pewne procesy i to badanie dotyczyło pewnego etapu na wtedy, tak jak Państwo widzieli, no mem, co ja patrzę, to był 2012 rok. Mhm. Oczywiście analizowałam też świeższe rzeczy, dziękować Bogu, że jest jakby ciągle co analizować i że się dużo dzieje, natomiast trudno mi powiedzieć, w jaką stronę to idzie. Ja widzę jakby kompetencje
tego młodego pokolenia, bo mam okazję jakby obserwować to, co on potrafi. Znaczy dla niego zmontowanie prostego filmu wideo jest, dla mnie jest kłopotem, mimo tego, że pracuję w branży i jakby dobrze znam się na internecie. No to zajmuje mi to sporo czasu, żeby coś zmontować. On się tego uczy w szkole na lekcjach, a on to umie. Dla niego to nie jest żaden problem, więc jakby jego komunikacja w naturalny sposób będzie jeszcze bardziej obrazkowa. Ona będzie jeszcze bardziej multimedialna, gdyż on w ten sposób rozmawia. A czy to jest jakaś wtórna wizualność naszej kultury? Myślę, że można myśleć o takiej właśnie ikonografii wtórnej, tak? Jeszcze na dodatek ruchomej. Mhm. Proszę Państwa, jakby szansa dla publiczności, oprócz Łukasza Junaka, który wyczerpał swój czas antenowy, czy chcielibyście Państwo zadać pytanie zarówno do naszych panelistów, jak i do pani dr Gumkowskiej? Czy macie jakieś swoje refleksje? Właśnie, no tutaj. Że ten profil, o którym dr Gumkowska mówiła, to jest profil głupie teksty pisane helwetiką na artystycznych zdjęciach. Tak, teraz to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, to jest dokładnie ten profil i to jest jeden z serii takich profili tematycznych na Facebooku, które też właśnie w pewien sposób wyśmiewają pewnego rodzaju formuły, tak? Na przykład jest też taki profil jak wymowna poza modelki, które są odpowiednio komentowane, tak? Też głupimi tekstami, dokładnie podobna formuła jak ten wcześniej wymieniony profil, więc tutaj to też potem wchodzi w jakąś fazę, no powiedzmy memiczną, ze względu na możliwości jakby dalej szerowania tego, dzielenia się przez internautów, przez użytkowników i taką rozszerzony obieg, ponieważ to są akurat profile na Facebooku, no ale te teksty, te obrazki wychodzą dużo szerzej, tak, więc nabierają jakby takiej formy i formuły memu, zresztą mieszczą się jakby w tej konwencji, w tym gatunku, tak. To, co mnie tutaj ciekawiło, to jeszcze może komentarz Anny Marii Siwińskiej co do jakichś trendów, jeśli chodzi o, czy takich właśnie formuł nowych, jeśli chodzi o memy, czy w ogóle gatunki internetowe. Z punktu widzenia praktyka. Dziękuję. Czy ja się staram trzymać rękę na pulsie, dlatego że mam takie poczucie, że tam się rodzi internet właśnie w tych memach. Natomiast to jest to, nie wiem, czy to dr Gumkowska zgłębiła, cały ten tak zwany dark internet, dlatego że ilość memów, które powstaje w tym i w stronach o nazwach, których nie będę w murach poważnej instytucji cytowała, jest naprawdę, to jest porażające, dlatego że słownictwo, które się tam pojawia, na przykład jak to będzie w AKAP-ie, w pewnym momencie znani mi 20-latkowie zaczęli się posługiwać sformułowaniem AKAP, że ja pojęcia nie miałam, co to jest. I Państwo wiedzą? Słyszeliście w ogóle? Ktoś na sali słyszał? Anarchokapitalizm. Brawo, brawo, anarchokapitalizm. No i zgadza się, pokoleniowo się zgadza. I to jest niesamowicie ciekawe. To znaczy ja akurat forum, powiem nazwę, grupę, której to się narodziło, która ma wdzięczną nazwę Jebawka. I uważam, że znaczy to nie jest taka rzecz, którą można zlekceważyć. To znaczy, owszem, śmiejemy się tak wulgaryzmami, natomiast tam rodzą się pewne rzeczy. Memy na początku też nie było w ich mainstreamie. Musimy jakby cały czas mieć świadomość, że to, jak się tworzy internet, to są właśnie jakieś bardzo oddolne miejsca i my musimy umieć to wykorzystać. Tak jak wykorzystujemy memy, robimy te suchary mniejsze lub większe, nakładamy zdjęcia na, czy memy nie niosą informacji, a jednak. Mhm. Teraz pytanie, że myśmy na przykład w pracy w Gazecie Wyborczej, całkiem poważnej gazecie, doszli do, w pewnym momencie zauważyliśmy, że jeżeli jakaś sławna osoba umrze, i my wrzucamy szare zdjęcie z napisem, że zmarł pan ten i ten, czy pani ta i ta. No i tam ludzie komentują, szerują to, dzielą się informacjami. Informacja, prawda? No to mamy czterokrotnie większą szerowalność, jeżeli na tym zdjęciu nałożona jest data. I to już jest praktyka, prawda? I że jeżeli na tym zdjęciu jest napisane 1939-2016, to takie zdjęcie
linkujące do tekstu, informujące o wydarzeniu, ma większą propagację wśród ludzi w różnych mediach społecznościowych. To dotyczy zarówno Facebooka, jak i Twittera. I teraz pytanie, czy to stworzyliśmy mema przez to, że to się szeruje, czy można to nazwać memem? No tak, no jeszcze są te kwestie formalne. Czasami niektórzy badacze zwracają uwagę, że no kwestia czcionki, że ta, właśnie... Czcionka się zgadza, okej, okay, jest to Arial Bolt albo Black. Tak, ewentualnie impact. Że jakby te kwestie formalne, prawda, jeżeli weźmiemy te same elementy, ale stworzymy inną treść, czy to nadal będzie mem, prawda? Nie, no, oczywiście nie jest to mem, dlatego że to, że na zdjęciu napiszemy dwie daty, to nie tworzy mema. To był cały katalog warunków, które musi stworzyć mem i tutaj nie mamy do czynienia. To jest jedyna refleksja, polega tu na tym, że ktoś umarł i że może być nam z tego powodu smutno. Natomiast takie same refleksje mamy stojąc na cmentarzu przy nagrobku, który nie jest memem, a też są na nim daty i zdjęcie. Ale właśnie trzeba by na pewno. Czy to nie jest tak, że ta forma tekstowo-obrazkowa, czy tam logo wizualna, tak, którą znamy już od starożytności, co też było wspomniane, dzisiaj dzięki memom jakoś zaistniała ponownie w świadomości, tak? I wiedząc to, co też Łukasz mówi, że humor skłania nas do jakiegoś przetwarzania nieco innego, poznawczego, tak? Może ten tekst jest tam właśnie po to potrzebny. Nie ma w tym ironii najczęściej zapewne, tak? W tych obrazkach nie spełnia więc to jakiegoś warunku mema, ale czy można by na przykład wprowadzić kategorię poważnych memów, czy poważnych form jakichś logo wizualnych w internecie? Może tak, trzeba by z tym iść, tak? Bo memy jako pewne zjawisko, które zostało tutaj zbadane, pozwalają od razu przełożyć, czy jakby zrozumienie memów, zrozumienie tajemnicy ich sukcesu, czyli połączenia tego tekstu z obrazkiem, ale nałożenie tekstu na obrazek, a nie to, o czym ja mówiłem, tak, że ktoś wrzuca zdjęcie i jedno zdanie do tego dopisuje na Facebooku, co właściwie może być funkcjonalnie bardzo podobne, ma od razu jakby inną... Gazety się nauczyły też czegoś od twórców memów. Zaczęły... czy politycy nawet, tak? Obejrzymy sobie profil Obamy na Twitterze, on tam się właściwie samymi memami posługuje, można by to tak powiedzieć. Wzywa ostatnio, czy tak, wzywa Senat do rozpatrzenia kandydatury tam jakiegoś kandydata na sędziego, tak? Ale właśnie poprzez memy, bo dba o tę szerowaność, ten obieg społeczny, o te udostępnienia. Więc wychodząc od memów, odejmując z nich tę ironię, być może docieramy do jakiejś tej logowizualności, na którą właśnie pozwala internet. Może mamy ten kolejny krok, gdzie jeszcze będą ruchome obrazki. Może Snapchat jest jakąś zapowiedzią tego, co będzie za chwilę, tak? Kilkunastosekundowy film, tekstowo-wizualna jakaś forma. Te filmiki, które Business Insider pokazuje, tak? Samo odtwarzające się na Facebooku. Może to jest ten kierunek i może wciąż możemy tutaj mówić o memach jednak paradoksalnie. O memach w typie idealnym, o memach przetworzonych. Proszę Państwa, ostatni komentarz, jeśli mogłabym prosić, ponieważ już myślę, że ten temat, jakby otworzyliśmy trochę puszkę Pandory i moglibyśmy bardzo długo jeszcze na ten temat dyskutować. Nie, bardzo proszę, jeszcze. Nie, no, chciałem zauważyć, że na godle Związku Radzieckiego też był napis, ale to nie był mem. I było też wiele innych sytuacji, w których na obrazkach, na zdjęciach pojawiały się napisy, więc możemy mówić o zdjęciu, na którym jest napis, ale pozostaje jeszcze szereg niespełnionych warunków. Tak samo jak parę słów, na przykład palenie wzbronione, nie jest poezją, ale wystarczy napisać parę słów na poeta i będzie to poezja. Więc to chyba jest taka różnica. Proszę Państwa, wydaje mi się, że ten temat naprawdę prowokuje dyskusję no jakby z tak szerokich obszarów i jakby podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze, być może przeniesiemy się w jakieś kuluary, żeby tą dyskusję kontynuować. Natomiast ja bardzo Państwu dziękuję, Państwu jako naszym panelistom za to, że no jakby tak dużo wnieśliście do naszej dyskusji i tak szerokie, różnorodne perspektywy. Pani bardzo dziękuję za to, że zaprezentowała Pani swoje wyniki swoich badań. Wydaje mi się,
się, że one w zasadzie dopiero otwierają tę tematykę. No a Państwu bardzo dziękuję za wzięcie udziału w tej dyskusji i no, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję, sprowokowani dalszymi badaniami o sztucznych fiołkach, do tego, żeby się spotkać po raz kolejny i podrążyć jeszcze więcej i odpowiedzieć na pytanie, na które jeszcze dzisiaj nie zdążyliśmy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję pięknie.